Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony kłania się Dariusz Hampel z Przedsiębiorczych Polaków w Niemczech. Mamy 3-minutowe spóźnienie, przepraszamy za to bardzo. Tak na początek może, teraz, bo wiem, że 2 tygodnie temu o tym mówiłem i tak zapomniałem. Co tydzień mieliśmy, chcę się pozbywać mojej biblioteki dzięki Art Balsam, który był chyba 2 tygodnie u nas na wywiadzie temu. I pierwszą książkę dla wszystkich osób, które dzisiaj będą komentowały, wybierzemy jedną osobę, wylosujemy. Dzisiaj to będzie książka Spisek Bogatych od Roberta Kiyosakiego. To tak na początek. Okej. Jak wiecie, od prawie już 2 miesięcy reklamuję cały czas u nas Clubhouse, tą nową aplikację, która jest tylko na iPhone'a Clubhouse. I jak na pewno zauważyliście, przez ostatnie tygodnie bardzo dużo osób było, których zapoznałem na Clubhouse'ie. I dzisiejszy nasz gość był jest tak samo zapoznany na tej aplikacji. Pamiętam, jak dziś pierwszy raz jak go usłyszałem, to po 5 minutach już miałem, bardzo chciałem go zaprosić i powiedziałem, z tą osobą muszę porozmawiać tutaj u nas. I od razu do niego napisałem na Instagramie i po paru minutach już dostałem odpowiedź bardzo pozytywną i dlatego dzisiaj jest tutaj razem z nami. I tak na początek, znaczy już reklamę na pewno widzieliście, ale chciałbym wam coś pokazać. Parę dni temu u siebie na Facebooku dał takiego posta z takim filmikiem. Momencik, jak to jest? Osiemnaście salonów w całej Polsce, a w każdym z nich uśmiechnięty, młody człowiek. Naprawa telefonów to nie nasza jedyna pasja. Najbardziej fascynujesz nas ty, kiedy siedzisz po drugiej stronie stołu, jesteśmy twoim przyjacielem i szczerze chcemy ci pomóc. Filmik jak filmik, ale bardzo chciałem przeczytać, co jest napisane nad tym filmikiem. Jestem cholernie dumny, jak cudowną organizację tworzymy. Wczoraj zacząłem czytać książkę Doświadczenie Apple. Jakże fascynujące jest to, że czytam ją po raz pierwszy, a wszystko, co w niej czytam, widzę w zbitej. Cytaty z książki. Spotkałem kiedyś absolwentkę Lindę, której były chłopak zmienił się w nowego mężczyznę zaledwie w 2 miesiące po rozpoczęciu pracy w Apple. Powiedziała mi, że gdyby wykazywał te same cechy, kiedy się spotkali, nadal byliby razem. Co się zmieniło? Zapytałem Lindę. Powiedziała, on jest bardziej pewny siebie, lepiej komunikuje się z ludźmi, wydaje mniej osądów, więcej słucha ludzi. Brzmi banalnie, ale dziś jest człowiekiem, którego wiedziałam, że może się stać. Apple dociera do życia swoich konsumentów dopiero po dotarciu do życia swoich pracowników. Dlaczego lubisz tu pracować? Zapytałem kiedyś podekscytowanego pracownika Apple. Nawet ludzie, którzy przychodzą tutaj smutni, wychodzą szczęśliwi, powiedział mi. Zmiana życia ludzi na lepsze to satysfakcjonujące doświadczenie. To jest bardzo wyjątkowe. Oczywiście dlatego musimy zgłębić i kontynuować to doświadczenie. Ja powiem szczerze, jak widzieliście w reklamie do dzisiejszego live'a, nasz dzisiejszy gość jest tak zwanym Apple fanboy i ja się też do tego przyznaję. Ja wiem, że androidowcy się śmieją z fanboyów, ale dlaczego tak jest i dlaczego ja, czytając te krótkie cytaty, miałem osobiście gęsią skórkę, to usłyszycie zaraz w naszej rozmowie. Zapraszam do nas Łukasza, założyciela. Łukasz, chciałem znowu powiedzieć złotej szybki. Cześć, Łukasz. Cześć, witam wszystkich. Ozłocona została ta szybka przez ciebie, dziękuję bardzo. No ja mam podobne odczucia co do tego Clubhouse i naszego spotkania, gdy ty mi opowiedziałeś twoją fascynującą historię jako przedsiębiorcy właśnie w Niemczech, to poczułem ogromną więź z tobą i tą zajawkę i w ogóle tą historię o twoim
Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale o... Nie, nie, nasi widzowie wiedzą, bo często o tym właśnie mówię, o tej zmianie w życiu. Właśnie. O tej zmianie w życiu, czyli wywołanej przez właśnie, to był zawał, tak? Dobrze pamiętam. Tak. To jest dla mnie fascynująca historia fascynującego człowieka i nie mogłem nie przyjąć tego zaproszenia. Także bardzo mi miło, bardzo mi miło. Jesteś jedyną i pierwszą osobą, która namówiła mnie na taki live. Także witam wszystkich, witam Ciebie. Łukasz, tak na I początek, strzelaj. bo powiem szczerze, bardzo mało na Twój temat jest w internecie. Dla osób, które Cię nie znają, bo ja Cię osobiście nie znałem, nie wiedziałem, że w Polsce jest taka firma Zbita Szybka, ale jak byłeś w pokoju, zacząłeś mówić, jak zaczęły się osoby odzywać tam, że niemożliwe i te historie, ja dostawałem gęsią skórkę, powiem szczerze. Dlatego powiedz krótko, kim jest Łukasz, co robisz prywatnie, co robisz zawodowo. Kim jest Łukasz? Łukasz wymyślił sobie kiedyś taką wizję zmiany oblicza serwisowego w Polsce. Od dziecka lubiłem majsterkować. Później w życiu zajmowałem się różnymi rzeczami. Byłem między innymi dziennikarzem w telewizji TVN, w N-Sporcie, w sportowej redakcji. Pracowałem też w branży finansowej, co ciekawe. Ale od dziecka zajmowałem się kontaktem z klientem, pracowałem między innymi na odpustach, nie wiem czy kojarzysz, pod kościołami i sprzedawałem różnego rodzaju takie akcesoria dla pielgrzymów, o takiej zasadzie. I każda ta historia gdzieś tam nauczyła mnie kontaktu z ludźmi, ale zawsze ta elektronika ze mną była i pamiętam, że jako 10, 12, 13-latek, 15, odwiedzałem, jestem z Podkarpacia, więc odwiedzałem rzeszowskie serwisy trudniące się serwisem urządzeń mobilnych, telefonów. I naprawdę bardzo ciężko było mi znaleźć, bardzo trudno było mi znaleźć osobę, która pasjonuje się tym wszystkim. Pracowały tam przeważnie osoby, które po prostu szukały pracy i wykonują te zajęcia stricte merkantylnie, biznesowo. W momencie, gdy przychodził taki młody pasjonat, chciał porozmawiać na temat elektroniki, to był wzbywany bardzo często pytaniem: kupujesz coś? Albo odpowiedział: nie mam czasu z tobą rozmawiać, mam tu robotę do wykonania, tak? I byłem taki zasmucony, że nie ma w Polsce takich miejsc, gdzie klient nie będzie mógł tylko wejść po to, że faktycznie ma jakąś konkretną potrzebę, ale po prostu wpaść, pogadać, wpaść, usiąść. Dlatego w każdej z 17, w tym momencie 18 jest praktycznie otwarta, więc już mówimy 18, Bydgoszczy jest lada dzień, otwarcie, więc już tu mówimy 17, to 18. No za lada moment będzie 18 salonów. W 18 salonach zawsze jest taki stół. Coś takiego jak stół, nie wiem, w kuchni, gdzie możesz przyjść, usiąść przy nim, rozsiąść się i spokojnie pogadać. Wcześniej zarezerwować sobie termin wizyty online. I to jest bardzo ważne, że sobie rezerwujesz właśnie. Pozdrawiam. Pozdrawiam, widzę tu komentarze wyskakują. Witam serdecznie, bardzo mi miło. I możesz sobie usiąść i pogadać o tych akcesoriach, o tych gadżetach związanych właśnie z firmą Apple, o twoich wyzwaniach związanych z tym sprzętem, tak? W większości firm tego typu, gdy klient dociera, spogląda się na niego przez pryzmat jego portfela. My staramy się spoglądać przez pryzmat troski o tego klienta. I to jest coś, co doprowadziło nas do tego momentu, że mamy te kilkanaście salonów w Polsce, że mamy świetny team zajawionych ludzi, zakochanych w naszej marce i w pomaganiu klientom. No i planujemy otworzyć docelowo 100 salonów. To jest taki nasz pierwszy cel. Pierwszy cel, taki olbrzymi, można powiedzieć, ale to jest taki pierwszy krok w naszym olbrzymim celu. A misja, która nam przyświeca, to już wcześniej powiedziałem, to zmiana oblicza serwisowego w Polsce. Po prostu. To była właśnie ta jedna z tych rzeczy, które mnie tak zafascynowało w Twojej wypowiedzi. Podejście do klienta. Powiem szczerze, że tak samo u mnie jest od tych 25 lat, że na pierwszym miejscu stoi klient, a potem produkt, że tak powiem. Klient idzie za klientem, nie za produktem. Ale powiedz mi,
Skąd taki pomysł? Wiemy, że w Polsce Apple nie jest na pierwszym miejscu, że tak powiem. Skąd przyszedł taki pomysł, żeby akurat otworzyć, pójść w kierunku salonu tylko Apple? To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ja dość późno, jak na Apple fanboya, trafiłem na sprzęty firmy Apple, bo to był bodajże 2009 lub 2010 rok, więc iPhone pierwszej generacji ujrzał światło dzienne w 2007 roku. Byłem z moją byłą dziewczyną w Londynie u jej brata i on poprosił mnie o to, żebym sprzedał iPhone'a, jego starego, używanego iPhone'a. W Polsce. Mówi, nie ma problemu. Ja wtedy byłem ogromnym fanem urządzeń mobilnych. Miałem telefony, pamiętam, HTC z klawiaturą wysuwaną, z rysikami i tak dalej. I potrafiłem spędzić całe noce wgrywając różnego rodzaju nowe oprogramowania do tych urządzeń, żeby one o 0,001 sekundy szybciej działały w poszczególnym miejscu. No, spędziłem na to setki godzin, naprawdę setki godzin. I gdy ten iPhone trafił w moje ręce, ja poczułem, że ktoś już to zrobił, że ja nie muszę tego robić, że ktoś jest. Okazało się, że to jest Steve Jobs, który mieszka za wodą. Wtedy jeszcze był wśród nas. I ten człowiek miał patrzenie na to zupełnie inne, totalnie intuicyjne, totalnie proklienckie. I gdy tylko przesiadłem się na to urządzenie, od razu napisałem Piotrowi: Piotr, kupuję od ciebie ten telefon. Także wtedy zostałem fanem Apple od pierwszego wejrzenia. A potem zaczęły się sytuacje, gdzie pracowałem już w jakichś tam swoich nudnych pracach, powiedzmy, których nie do końca mnie pasjonowały, ale ta pasja majsterkowania cały czas gdzieś tam ze mną mi towarzyszyła. I zacząłem importować części z Chin do iPhone'ów, bo tego nigdzie w Polsce nie było. A to były czasy, gdzie w autoryzowanym serwisie Apple w Polsce nie dało się tak naprawdę naprawić szyby, ekranu i tak dalej. Była możliwość wymiany całego urządzenia na nowe. To bardzo długo się nie zmieniało, teraz już taka możliwość jest, ale nadal ma to. Witam Panie Justyno. Ale ma to inne aspekty związane właśnie z tą naprawą. Także tak to się zaczęło. Potem stwierdziłem, że trzeba zacząć to robić na poważnie, czyli otworzyć markę. No i byłem infolinią, byłem serwisantem, byłem dostawcą części, byłem jednoosobową firmą, ale tak jak widzisz, jakoś krok po kroku poszliśmy dalej. Tutaj czekałem specjalnie. Ryszard pisze: czekam na Toruń. Jest w planie. Witam, witam Ryszardzie. Witam Ryszardzie. Są plany, oczywiście. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby jak najszybciej. Teraz właśnie przełożyliśmy te siły, które miały iść na Toruń, na drugą Bydgoszcz. Ja zawsze działam w tym miejscu, gdzie jest najlepsza energia i gdzie jest największa chęć ludzka do działania. Więc jakby to też nie jest tak, że ja postanowię, że w tym miejscu ma być punkt i koniec będzie już teraz, tylko jeżeli poczuję do tego na najbardziej odpowiedni moment i najbardziej odpowiednią osobę, która ten punkt będzie prowadzić. Zanim ci zadam następne pytanie, tak szczerze mówiąc, słuchałem tej twojej historii. Może to być śmieszne, ale mnie ta, akurat takie coś ekscytuje, bo tak jakbym siebie osobiście słyszał. Ja też jestem bardzo późnym, chociaż sprzedawałem w sklepie wszystkie możliwe marki i wszyscy mi znajomi tam mówili Apple, 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 a ja przez cały czas byłem przekonany do Nokii i komunikator i tak dalej. I mnie przekonał akurat już tą historię, nie pamiętam kiedy ostatnio to opowiadałem. Do sklepu kiedyś wszedł 10-letni, może 12-letni chłopak, bo straszny deszcz padał, a my mieliśmy na przystanku swój sklep. I czy chciał chwilę poczekać, czy może wejść? No i tak stanął z boku, i tak ja przyglądam się, on tam stryka tymi palcami, pstryka. Podeszłem do niego: co ty tam robisz? On mówi: no to Apple, iPhone. No i pytam się, a co to są za aplikacje? On mówi: no aplikacje tutaj masz. Ja nie widziałem nic w Nokii, czegoś takiego, to było śmieszne w tamtych czasach. I pamiętam to jedno pytanie: a skąd ty je masz?
On mówi, no tu jest taki sklep, wchodzisz do tego sklepu i sobie ściągasz. I tym mnie kupił. Tym sklepem, że to takie proste jest do ściągania. One no i od tamtego shopping. Momentu... One kick shopping. Od tamtego momentu jestem zafascynowany i Jobsem, i tą firmą, i podejściem do klienta. I mega. Beata tu ma ciekawe podejście do życia, super przedłożone na biznes, przełożone na biznes. Cenione w dzisiejszych czasach, choć tak rzadko już spotykane. Dziękuję bardzo, pani Beato, za miłe słowa. To jest cały czas, ja zawsze mówię, że to jest bardzo trudne, bo trzeba mieć cały czas w sobie komunikację z takim wewnętrznym dzieckiem, niezaburzoną, albo pracować nad tą komunikacją, bo uważam, że gdybym stąpał po ziemi jak typowy dorosły człowiek, to na pewno wiele rzeczy by się nie wydarzyło, bo wiele rzeczy, które wydarzyły się podczas tej naszej drogi, to są rzeczy wprost magiczne, ale myślę, że nie działyby się, gdyby nie ta wiara małego dziecka w środku. No moje dwa pytania tutaj, które mam zapisane, już odpowiedziałeś właściwie. Wiemy, że jesteś założycielem Zbitej Szybki. Wiemy, że nazywasz się miłośnikiem technologii i że jesteś samoukiem, że te doświadczenia od małego zbierałeś sam i kształtujesz się w tym kierunku. Wiesz, ja uważam, że każdy jest w jakimś sensie samoukiem, tak? Tylko niejednokrotnie tą wiedzę otrzymuje w sposób werbalny lub niewerbalny, czy książkowy i tak dalej, więc no, jakimś tam na pewno samoukiem. Na pewno uważam, że zawsze miałem gdzieś w środku taką intuicję do elektroniki. Pamiętam jak gdzieś taką sytuację, nie wiem, może miałem 9-8 lat, zawsze mylę ile temu to było, ale byłem na pewno chłopcem i była sobie choinka u znajomych mojej rodziny, która, gdy była włączona, automatycznie zaczął śnieżyć taki stary kinoskopowy telewizor. I podszedł do mnie taki 75-letni mieszkaniec z tego domu z zapytaniem: Łukasz, ty nie wiesz, co tu się mogło wydarzyć, bo ty jesteś młody, taki bystry, może ty będziesz wiedział, co tu się dzieje. Włączam choinkę, śnieży, wyłączam, nie śnieży. Ja totalnie nie miałem pojęcia o elektronice, za grosz. Ale tymi malutkimi paluszkami, jako taki ośmiolatek, zacząłem dotykać ten kabelek od tych lampek. Tak dotykać i znalazłem w pewnym miejscu przerwanie. Wziąłem chyba gumę do rzucia czy coś i przykleiłem to miejsce, zakleiłem to miejsce. I w tym momencie przestało śnieżyć. Wszyscy nagle się odwrócili i mówią, jak ty to zrobiłeś w taki sposób. I zawsze to czułem. I niejednokrotnie, jak jestem na serwisie, teraz już nie serwisuję, ale jak jestem w serwisie, to jest jakiś problem, to ta moja intuicja cały czas gdzieś tam wiara w to, że ja sobie z tym problemem poradzę, często daje rozwiązanie. Na tej krótkiej rozmowie na Clubhouse opowiadałeś o własnym systemie rekrutacji. Czy mógłbyś coś na ten temat nam powiedzieć? To była też taka jedna z rzeczy, która mnie bardzo zafascynowała. Okej. Okay. Widzisz, to jest bardzo trudno opowiadać na tych samych emocjach te same historie. Nawet rozmawiałem ostatnio na Clubhouse z chłopakiem, który wydał książkę i cały czas powtarza, ma taką prezentację swojej książki i zawsze mówi to samo i to jest tak trudno te emocje przekazać, ale ja uważam, że rekrutacja to jest najważniejszy aspekt w firmie. Ja potrafię spędzić wiele godzin na rekrutacji. Potrafię porozmawiać często nawet kilkadziesiąt osób poznać podczas tego procesu rekrutacyjnego, zanim wybiorę jedną, która przejdzie na kolejny etap i która w konsekwencji dotrze do Zbitej Szybki i będzie obsługiwać klientów. Podobnie jak Apple, ja mocno wierzę w to, że to muszą być uprzejmi, sympatyczni ludzie, że to muszą być ludzie kochający życie, uśmiechnięci. A nie jest dla mnie ważne, czy ta osoba ma wiedzę, czy ta osoba potrafi naprawiać. Dla mnie jest ważne to, czy ta osoba
gdzieś tam czuła taki pociąg do majsterkowania od dziecka, a z drugiej strony ma bogatą, uprzejmą, miłą osobowość. I wierzę, że dzięki temu dzisiaj mamy tak wspaniałych ludzi w całej Polsce, bo już usłyszałem to od wielu osób, że nieważne, czy jest w Rzeszowie, Bydgoszczy, czy Gdyni, czy w Warszawie, to zawsze spotyka się z takim samym serdecznym, troskliwym podejściem. Rekrutacja składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to jest 40, ponad 30 pytań. Drugi etap to jest test psychologiczny, a trzeci etap, kiedyś to było spotkanie twarzą w twarz, teraz troszkę to jest utrudnione, więc taka osoba przychodzi na okres próbny, 3-dniowy do naszej firmy, jednego z oddziałów, i dopiero wtedy na spokojnie, bez żadnych ciśnień decydujemy, czy z jednej strony ona nadaje się do nas, a czy z drugiej strony ona będzie przychodzić do tej pracy z pasją, z zajawką, z chęcią, z taką autentyczną radością. Niesamowite. Skąd się to wzięło w ogóle? Ja przykładowo u mnie był zawsze, pamiętam, taki problem z tym delegowaniem tej pracy. Jak to u ciebie wyglądało na początku? Potrafiłeś to, miałeś jakąś wizję, wiadomo, jako szef inaczej podchodzi się do tego wszystkiego. Nowo zatrudnionemu pracownikowi jest czasami ciężko to przekazać. Jak to wyglądało u ciebie? Jeśli chodzi o to delegowanie, przeczytałem na ten temat oczywiście w książkach. W wielu książkach jest ten temat poruszany. Taka moja ulubiona książka, którą przeczytałem, myślę, że z 10 razy już do tej pory, którą polecił mi Ryszard Chmura, mój w ogóle kumpel z liceum, teraz bardzo dobrze prosperujący biznesmen. I ta książka tak naprawdę tłumaczy cały proces od założenia firmy do rozwoju, do kolejnych szczebli rozwoju. I tam po pierwsze było o delegacji, że procesy, które ty już, że tak powiem, potrafisz, witam panie Ewo serdecznie, potrafisz, powinieneś się zdelegować na osoby, które jeszcze ich nie potrafią. A jak to zrobić? I najważniejszym aspektem są procedury. Czyli tak naprawdę każdy proces występujący w firmie musi być spisany w formie procedury. Ja nie ukrywam, że nie mamy wszystkich procesów spisanych, ale wiem, przepraszam, ale wiem, jak to jest ważne i coraz więcej tych procesów co dzień tak naprawdę spisujemy. I taki osoba, która ma się zająć tymi zadaniami, ona po prostu o tym czyta w formie procedury lub jest szkolona przez osobę, która faktycznie już się na tym zna. A problemy z delegowaniem. Myślę, że tutaj znowu wracamy do rekrutacji. Jeżeli to jest osoba odpowiednio zrekrutowana, z ogromnym poszanowaniem autorytetów, z typem osobowości, który z założenia lubi otaczać troską klientów, to te problemy praktycznie nie występują. Więc myślę, że tutaj kolejny raz wracamy właśnie do systemu rekrutacji i do wiele osób bagatelizuje rekrutację. Porozmawia z dwiema, trzema osobami, z jakimś kuzynem kuzyna, bo on zostanie polecony, nie wiem, z synem koleżanki i nagle firma jest zbudowana. Ja popełniłem bardzo dużo na początku takich właśnie błędów rekrutacyjnych. Ale na szczęście Ryszard również w tym momencie. Witam Dawidzie. I Dariusz, a Dariusz pozdrawia Darka. Dawid, to przepraszam, że się wtrąciłem. Nie, A Dariusza Łukasz i witam też, Łukasza. do mnie też, dobra. Okej. Zgubiłem myśl. Popełniłem wiele błędów rekrutacyjnych. A, i Ryszard znowu przyszedł mi z pomocą. Polecił mi kilka książek na temat rekrutacji. Między innymi pamiętam Brian Tracy, Jak zatrudniać najlepszych. Każda z tych książek i doświadczenie, bo w tym momencie myślę, że przeprowadziłem z 5, może 7 tysięcy już osobiście rozmów rekrutacyjnych. I takie doświadczenie bardzo dużo, dużo daje. I myślę, że to nie jest proces do delegowania jeszcze w tym momencie, chociaż już staram się delegować. Mam taką jedną zaufaną osobę w firmie, która
Ma już sukcesy na tym polu. Pozdrawiam serdecznie Magdalenę. Więc to jest, uważam, że najważniejszy i najtrudniejszy proces w dobrej firmie. Jeżeli ten proces będzie odpowiednio, że tak powiem, zarządzany, na odpowiedniej w hierarchii ważności, na odpowiednim miejscu będzie, to myślę, że to jest bardzo dużo dla firmy. Myślę, że dla mnie to jest najważniejszy proces. Z takim doświadczeniem, teraz jak mówisz, myślałeś już nad napisaniem własnej książki na ten temat? Jest to zupełnie o tym nie myślałem, tak szczerze. I uważam, że na początek trzeba coś udowodnić, żeby pisać o czymś książki. I myślę, że jeszcze nie udowodniłem za wiele. Uważam, że to jest dopiero początek tej drogi. Mnie się wydaje z tym, jak już to mówisz, a ci udowodnię, proszę, zobacz, co Beata tu właśnie pisze. Szkoda, że nie mam umiejętności w majsterkowaniu, bo słuchając wymagania, z pewnością odnalazłbym się w takim miejscu pracy. Świetne podejście do potencjalnych pracowników. Bardzo miło mi to słyszeć. Dziękuję. Beata, żebyś nie była w naszym teamie, bo Beata razem ze mną tworzy ten tu portal, to ta książka by dzisiaj wylądowała u ciebie. Jeszcze raz powtarzam, wszyscy, co dzisiaj komentują, jest taka książka. Prześlemy Spisek Bogatych Roberta Kiyosakiego. Dziękujemy ci, Beato. Nie Łukasz. czytałem książki. Musi być bardzo Słucham? ciekawa. Czytałem Kiyosakiego, Bogaty, biedny ojciec. Bardzo dobra książka. Tom też czytałem. Ja taką trochę zawsze marzyłem o tej bibliotece mieć wielkiej własnej i tak kupuję. Wchodzę do tego Empiku w Polsce, to, no, to tragedia dla mnie. A szczerze mówiąc, już od trochę paru lat mam wszystko na iPhonie, na iPadzie i tak jakoś tych książek nie czytam, bo czytam wszystko. I ostatnio na wywiadzie ten Art Balsam mnie przekonał do tego, żeby dać ludziom radość i po prostu pomału się pozbywać tego, dlaczego ma u mnie leżeć i się kurzyć. Ale powróćmy do ciebie. Łukasz, jak patrzę na zdjęcia waszych salonów, pomysł wziął się ze sklepów Apple'a, bo jest pięknie, powiem szczerze, minimalistycznie zrobione. To teraz, jak mówiłeś z tym stołem. Właśnie widzisz, że w Apple Store obsługuje się klientów na stojąco, co ciekawe. Dopiero w Genius Barze możesz sobie przysiąść na takim tabreciku. Więc nie jest to jeden jeden, widzisz, idea, ale na pewno bardzo mocno łączy się z duchem firmy Apple, z doświadczeniem tej firmy, z duchem Steve'a Jobsa. Przeczytałem jego biografię, przeczytałem też książkę Johnny'ego Ive'a, czyli głównego designera firmy Apple. Myślę, że książki o Steve'ie chyba przeczytałem trzy. I zawsze czułem, że minimalizm to jest coś w moim życiu, co odegra bardzo dużą rolę. Jestem ogromnym fanem minimalizmu. Taki mój typowy strój, na przykład, to jest taka bluza, właśnie przeważnie z naszym logo, i dresy. Czapka I czapka. i na tym kończy się moja garderoba. I to jest też dla mnie właśnie, nie lubię tracić czasu na aspekty, które nie są mojego punktu widzenia istotne. I przez pryzmat firmy też chciałem, żeby ta firma tak wyglądała, właśnie totalnie minimalistycznie, aby to, co najważniejsze w niej było, ale nie było tego, co nie jest potrzebne. I na pewno jakby sam design, projekt urządzenia Apple i idea minimalizmu, która idzie za tą firmą, na pewno mi w tym bardzo pomogła i zainspirowała. Więc myślę, że gdyby nie Apple, to na pewno salony zbitej szybki by tak nie wyglądały. I myślę, że gdyby nie iPhone, nie byłoby tej firmy. Jestem też tego zdania. Tutaj następne pytanie, które chcę ci zadać, właściwie już odpowiedziałeś, ale może mógłbyś coś do tego dodać. W biznesie jest tak,
Jest często, że staramy się przekonać potencjalnego klienta. W jaki sposób wzbudzić zainteresowanie usługą lub produktem tak, by przyciągnąć jak największą liczbę klientów? Już odpowiedziałeś, że nie tylko jesteście największym, jedynym takim salonem w Polsce, że tak powiem, ale podejście do klienta jak w Apple'u jest mi bardzo bliskie. Coś jeszcze jest dodatkowo, co mógłbyś dodać, że przyciąga tego klienta, żeby powracał do was? Obsługa i tak dalej. Też już o tym mówiłeś. Powiem tak, jakby nie uważam, że jesteśmy jedyni najlepsi w żadnym wypadku, bo to by było nieskromne. Myślę, że wiele osób czuje i rozumie tą ideę. Łukasz, ja jeszcze raz powtórzę to, co słyszałem. Ja miałem gęsią skórkę na pokoju w klubie, jak zaczęły po kolei się osoby odzywać, to niemożliwe, i opowiadać swoje krótkie historie. Tam to było niesamowite uczucie. Ja wiem, że ty w tym momencie też miałeś gęsią skórkę. Na pewno. My zawsze walczymy o to, żeby klient był zadowolony do końca. Mamy świetną infolinię. Wiele serwisów w ogóle nie posiada czegoś takiego jak infolinia, bo stwierdzili, że po co nam infolinia, jeżeli my możemy tak naprawdę obsługiwać klientów, odbierać telefony we własnym zakresie, czyli serwisant. Tylko problem się robi wtedy, kiedy serwisant aktualnie obsługuje klienta lub naprawia. No ten telefon nie będzie odebrany, więc Zbita Szybka jest oparta, myślę, że na 30 różnych filarach. I taki jeden właśnie filar to jest infolinia prowadzona przez Sylwię, wspaniałą, ciepłą, cudowną dziewczynę, która zawsze otacza troską każdego klienta i jej ludzie tak samo otaczają troską. A później system rezerwacji online, to jest kolejny filar. Wiele firm system rezerwacji gdzieś tam w międzyczasie wprowadziło, ale nie wie, jak ważne jest to, żeby temu klientowi krok po kroku, żeby tego klienta krok po kroku przeprowadzić przez ten system rezerwacji, a potem przyzwyczaić go do tego, bo to jest tak naprawdę z korzyścią dla niego. Już widzimy stałych klientów, którzy o północy sobie rezerwują wygodny termin, docierają i wiedzą, że wtedy będą obsłużeni o tej konkretnej godzinie. Myślę, że działanie w sytuacjach kryzysowych, bo każda firma ma działanie w sytuacjach kryzysowych, każda firma ma sytuacje kryzysowe. Myślę, że sytuacja kryzysowa kreuje najbardziej wiernych klientów. I to, jak sobie, że tak powiem, poradzimy w tej sytuacji kryzysowej, nieważne, ile to będzie nas kosztowało, nieważne, ile czasu będzie to, ile czasu będzie też nas kosztowało, to musi być szczere, to musi być prawdziwe i to musi być do końca z intencją, że chcemy faktycznie rozwiązać tą sprawę, tak? Więc to jest na pewno aspekt. Na pewno nasza grupa firmowa na iMessage, wszyscy jesteśmy na iMessage, chociaż teraz już jest, kurczę, limit na iMessage do 32 osób i nie wiemy, co zrobić, bo tak się przyzwyczailiśmy, że szukamy... Ja przepraszam, bo ale pierwszy raz od dawna złapałem jakaś choroba i faktycznie nie wiem, czy to ten nasz ukochany wirus nie jest. Mam nadzieję, że nie, odpukać. Ale ta grupa, na której codziennie poruszamy różne ważne kwestie z firmą, nie czekamy na dobry moment, tylko poruszamy w momencie, kiedy ten problem występuje, też jest świetnym, że tak powiem, rozwiązaniem, które każdemu polecam. Obecność social media. Jesteśmy obecni od pierwszego dnia tak naprawdę działalności Zbitej Szybki, wcześniej na Facebooku, potem Instagram, teraz TikTok. I ta obecność na Facebooku jest bardzo trudna. Szukamy cały czas na to rozwiązania. Na Instagramie już jesteśmy trochę w tym lepsi, ale też szukamy tej drogi. Ale staramy się pokazywać naszą firmę od środka. Staramy się pokazywać, jak to wszystko wygląda. I staramy się też edukować klientów, a tą edukacją troszczyć się o ich urządzenia. Dla nas najsmutniejszym momentem jest, kiedy klient sam próbuje w domu naprawić urządzenie i uszkadza je w taki sposób, że jest to później nieopłacalne w naprawie i ten telefon ląduje w szufladzie. Naszą ambicją jest, żeby przedłużać życie iPhone'ów nawet do 10 lat,
Ja mam w kolekcji swojej 5 iPhone'ów pierwszej generacji, które są w tym momencie 2007, 14 lat mają, więc jakby mamy masę klientów z 6-7-letnimi telefonami. To jest miód na moje serce, kiedy widzę, że ten telefon jest cały czas w super stanie, ten telefon jest zadbany, wyczyszczony zawsze po takiej usłudze, dokładnie czyścimy każde urządzenie. Zawsze, gdy wymieniamy ekran albo siateczkę, dodatkowo wymieniamy taką uszczelkę pomiędzy ekranem a że tak powiem, korpusem. Trochę tak jak Steve Jobs mówił, jego ojciec go uczył, Paul Jobs, że jak, bo on był stolarzem, jak komuś dostarczasz meble, produkujesz dla kogoś meble, to nie jest najważniejsze, nie jest tylko ważny front, to co klient widzi, ale również trzeba je pomalować od tyłu, tam gdzie oko klienta nie sięga. I my wierzymy w to bardzo mocno, że jeżeli my włożymy serce w naprawę tego urządzenia i nawet tam, gdzie klienta oko nie sięga, też to serce włożymy, to on jakimś cudem będzie to czuł. Ta energia, ta szczera, prawdziwa energia będzie mu przekazana i to sprawi na pewno połączenie na lata. To jest niesamowite, z jaką fascynacją to opowiadasz. To jest naprawdę... Mimo koronawirusa. Lepiej nie. Łukasz, chciałbym tu parę zdjęć pokazać i zadać ci następne pytanie. Sekundkę. Jesteście bardzo rozpoznawalni w mediach, że tak powiem. Tutaj jest akurat z jakiejś, nie wiem, gali MMA czy coś. KSW, tak, KSW. Mhm. Ale pytanie chciałbym zadać, jaki komplement, który otrzymałeś od twoich klientów, najbardziej ciebie ucieszył i utkwił w twojej pamięci? Telefon to jest taka rzecz, że tam mamy zdjęcia, muzykę, bardzo ważne rzeczy i wiem, że ratujecie niekiedy komuś życie, że tak powiem. Co było takim najbardziej pamiętliwym, co pozostało w twojej głowie? Wiesz co, ja myślę, że nie mam takiego jednego komplementu. Ja jestem zawsze szczęśliwy, kiedy ktoś poczuł tą szczerą, prawdziwą energię, która istnieje w naszych ludziach. Bo jeżeli on poczuł to doświadczenie zbitej szybki, to łączę na poziomie serca, a nie rozumu. Bo to jest dla mnie najważniejsze, żeby nasz klient połączył się z nami na poziomie serca, a nie tylko rozumu. I wszystkie opinie, wszystkie komentarze, gdzie słyszę, ja nie wiem dlaczego, ale ja czuję się tam wyjątkowo. Ja nie wiem dlaczego, ale oni robią to inaczej, robią to w nienamacalnie lepszy sposób. I to jest chyba najlepszy dla mnie komplement, kiedy czują, że za tym wszystkim, za tym wydawałoby się prostym procesem przyjmowania urządzenia, które jest oparte o 30 różnych funkcjonalności. Według mojej wiedzy jesteśmy jedyną firmą, która weryfikuje 30 różnych funkcjonalności urządzenia przed tym, jak trafi do serwisu i po tym, jak to urządzenie z powrotem wraca do klienta, również ponawiamy ten proces. Więc przy tych prostych czynnościach bardzo trudno jest przekazać tą energię, tą moc. A jeżeli nastąpi to połączenie, to jest dla mnie coś najpiękniejszego, bo wtedy klient rozumie, że ta troska, którą dajemy mu, jest niepoliczalna. Naprawdę niesamowite, jak ty to opowiadasz. To jest fascynujące. Możesz coś powiedzieć? Tu parę zdjęć chcę teraz pokazać. Jakby jak, dobrze ludzie... jak dobrze rozpoznaję, ten pan jest znany, ale nie mogę ci powiedzieć, kto to jest. To jest Marcin Dubiel, jeden z najpopularniejszych youtuberów. A teraz już wiem, poniżej jest Milka, jedna z sióstr ADHD, bardzo znane social media. Poniżej jest Asia Jędrzejczyk, cudowna, wspaniała dziewczyna, która jest naszym wiernym i stałym klientem.
A Co to oznacza, że jakby tak często telefony rozbija? to też, ale nie tylko telefony, bo my nie tylko naprawiamy, ale też mamy akcesoria, tak? Ale pomagamy w takich, można powiedzieć, prostych rzeczach niejednokrotnie. Nie wiem, zalałam iPada mlekiem, trzeba szybko działać, tak? I gdzie ona się wtedy wybierze do zbitej szybki, tak? Słabo słyszę rozmówcę. Przykładam do ucha, słabo słyszę rozmówcę, a tu jest taka siateczka, głośniczka, i wydawałoby się, że ta siateczka może ją przeczyścić z zewnątrz, i wiele osób uszkadza sobie w taki sposób urządzenie, albo wpycha ten osad. My mamy na TikToku teraz 230 tysięcy fanów i tam wrzucamy różne kontrowersyjne niejednokrotnie filmy, ale ostatnio wrzuciliśmy film pod mikroskopem, gdzie pokazujemy, jak wygląda ta siateczka z bliska, ile tam jest tego osadu, tego wszystkiego. I wtedy obrazujemy bardzo mocno, że samoczyszczenie nie da rady. A ci celebryci, oni tak naprawdę poczuli, myślę, że większość z nich poczuła tą więź z nami na płaszczyźnie duchowej. Na początku odzywali się po prostu w zwykłej potrzebie, tak? Niejednokrotnie to było tak, że my po prostu wykonywaliśmy tą usługę barterowo. Powiedz coś szczerego o nas na social mediach, a my ci naprawimy ten telefon za połowę ceny albo za darmo. Też były takie sytuacje, ale ten pierwszy kontakt był najważniejszy. I tak jak podczas tego pierwszego kontaktu zbudowaliśmy tą więź, tą relację z Asią chociażby, tak z wieloma innymi znanymi osobami, i one są z nami do dziś. Jakby, a inne osoby, inni tak zwani celebryci też to widzą, więc w konsekwencji, jeżeli wiedzą, że Asia nam zaufała, ktoś inny nam zaufał, Marcin nam zaufał, to jest duża szansa, że też nas odwiedzą i nas odwiedzają. No myślę, że do tej pory już było ich pewnie kilkasetek tych różnych znanych osób. I to jest też fascynujące. Ja żałuję tylko, że ja nie jestem osobiście w każdym salonie, bo chciałbym z każdą z tych osób poznać, bo osoba, która osiągnęła dużo lub bardzo dużo w danej dziedzinie, to jest świetny, że tak powiem, człowiek do budowania wiedzy, do budowania emocji, budowania energii, bo to są przeważnie, tak jak Asia, osoby z ogromną energią, ogromną, i można po prostu, będąc, otaczać się, znaczy będąc blisko tych osób, gdzieś tam przyswajać bardzo dużo dobrej energii. Wydajesz mi się bardzo, nie wiem po polsku, jak to się mówi teraz, ciepłym człowiekiem, można tak powiedzieć? W sensie takim dobrym człowiekiem. Nie jest to często wykorzystywane przez pracowników? Wydajesz mi się bardzo dobrym człowiekiem, bardzo dobrym szefem. Okej, okay. Ja Czasami wiem, rozumiem. że takie coś może być, wiesz, wykorzystywane i tak dalej. Jak to jest na co Wiesz, dzień? ja też jestem twardo stąpającym. Z jednej strony jest serce, jest ta emocjonalna część, a z drugiej strony jest taka cienka granica. Też jestem biznesmenem. Ja nie będę tego ukrywał, bo gdybym nie był biznesmenem, nie miałbym później pieniążków na pensję. Ludzie nie mieliby za co żyć, tak? Więc ja muszę patrzeć też jako przedsiębiorca. Myślę, że kiedyś znowu wracamy do najważniejszego aspektu. Jeżeli dobrych ludzi zrekrutujesz, ty nie musisz rządzić twardą pięścią. Jeżeli dobrych ludzi zrekrutujesz, ty nawet nie musisz podnosić głosu. Ty nie musisz tym ludziom rozkazywać. Ty możesz im po prostu pokazywać kierunek. A jeżeli ci ludzie będą chcieli w tym kierunku pójść, to pójdą. Więc oczywiście te osoby, które wiedzą, że ja już tą ścieżkę gdzieś tam przeszedłem i wiem, że tak powiem, nią podążać, i którzy to rozumieją, czują, na pewno szybciej się rozwijają w tej firmie, tak? Nie ukrywam, że gdy na początku nie umiałem rekrutować, myślę, że dalej jeszcze się uczę, tak, ale miałem mniejszą wiedzę na temat rekrutacji, to popełniałem bardzo dużo błędów rekrutacyjnych, co potem wiązało się z frustracją z mojej strony. I ta frustracja później mogła się, że tak powiem, wizualizować właśnie jakimiś takimi nieprzyjemnymi sytuacjami, czyli właśnie kłótniami, emocjami i tak dalej, i tak dalej. Ale no w tym momencie takie sytuacje,
to jest coś, może 1% sytuacji, może pół, naprawdę pojedyncze. I myślę, że to wszystko, co za tym stoi, to jest rekrutacja odpowiednich ludzi, po prostu. Ale potrafię od razu powiedzieć, ale potrafię, też chodzę w ogóle na terapię od roku, to jest taka moja tajemnica, ale podzielę się z nią z wami. Chodzę od ponad roku na terapię, między innymi dlatego, bo jest dla mnie ważne, żeby panować nad sobą, tak? Więc każdy pewnie miał kiedyś sytuację, że się zdenerwował za kółkiem i gdzieś tam za kierownicą na innego kierowcę. Może nie każdy, ale wiele osób. Ja takie sytuacje miewałem, tak? Jadąc, nie wiem, tir, wyjeżdżam i na autostradzie i przez 15 minut się wyprzedza, tak? I wtedy terapeutka mi powiedziała: Łukasz, mówisz mi, że zdenerwował cię ten pan, bo ci wyjechał, dlatego byłeś później zdenerwowany. Tak naprawdę to ty zdecydowałeś, że on cię zdenerwował. To ty masz decyzyjność, czy ktoś cię zdenerwuje, czy coś cię zdenerwuje. Więc staram się teraz decydować, że rzeczy mnie nie denerwują i że rzeczy nie wyprowadzają z równowagi. A jeśli chodzi o to, czy ludzie wykorzystują to moją naiwność dziecka, którą mam w sobie, tak zdarzało mi się, szczególnie na początku, ale kolejny raz odpowiedź: rekrutacja. Rekrutacja sprawia, że rekrutujesz, że do teamu dołączają odpowiedni ludzie, którzy nawet nie mają takich przemyśleń, nawet nie mają takich wniosków, żeby kogokolwiek wykorzystywać. Także widzisz, to jest chyba, nie wiem, siódme pytanie i pięć odpowiedzi to była rekrutacja, więc jakby no. Patrz, jakie to jest ważne. A co jest takiego w twoim dotychczasowym życiu zawodowym, z czego jesteś bardzo dumny? Jestem w ogóle dumny, gdy patrzę na tą firmę. Jestem dumny, że jestem założycielem czegoś tak pięknego, czegoś tak wartościowego. Jestem dumny, gdy widzę tych uśmiechniętych ludzi. Ten filmik, który puściłeś na początku, ja, gdy go zobaczyłem, się autentycznie wzruszyłem, bo dla mnie to, wiesz, kiedyś ja sobie to zwizualizowałem w głowie, że to tak będzie wyglądać, ale dzisiaj to istnieje, to jest i to się rozwija dalej. Dla mnie najpiękniejszym momentem, terapeutka mówi mi, że jestem troszkę nadkompensacyjny, czyli zrobię wszystko, żeby sprawić, żeby komuś żyło się lepiej i że to jest okej do czasu, gdy sam siebie nie spalam. Ale są momenty, kiedy ja przesadzam i potrafię, wiesz, położyć się w łóżku już bez sił, ledwo oddycham, ale mam satysfakcję, że porozmawiałem z kimś przez 1,5 godziny, dodałem mu energii, dodałem mu wiary, dodałem mu mobilizacji, żeby zmienił swoje życie na lepsze. Myślę, że nie ma też takiej jednej rzeczy. Ten całokształt mnie cieszy. Czuję się jako spełniony człowiek, bardzo. To jest pierwsza firma, którą nie założyłem dla pieniędzy. One przyszły, ale faktycznie gdzieś tam też w jakiejś książce przeczytałem, że fajnie by było, gdyby firma, którą tworzysz, wynikała z pasji. I to też jest kolejny raz takie naiwne, można powiedzieć, dziecinne podejście. Ale ja za to naiwne, dziecinne podejście, o to dziecinne, naiwne podejście będę walczył do końca. Bo wierzę, że tylko dlatego, że nadal jest to we mnie dziecko, że daję mu dojść do głosu, to jestem w tym miejscu, w którym jestem zawodowo i też w głowie, tak, że jestem spełniony. Wiem, że to jest dopiero początek drogi, bo zawsze to powtarzam, to jest takie moje jedno z ulubionych zdań, to jest dopiero początek, ale mimo wszystko wiem, że już jest fajnie, że już jest fajnie. Znaczy w ogóle ja doceniam, jak był jeden punkt. Wdzięczność to jest taka moja, chyba moje drugie imię. Doceniam, jak było trzy, a teraz doceniam, jak jest 17, a 18 w Bydgoszczy się otwiera, więc jakby ta wdzięczność mi zawsze towarzyszyła. Może dlatego, że w młodym wieku straciłem ojca. I to było dla mnie takie bardzo szokujące, że może stracić osobę, którą się tak bardzo kocha. I ona może zniknąć nagle w ciągu jednej chwili, jej nie być. Dlatego staram się teraz doceniać wszystko, co mam.
Może nie zdarza się, że tego nie pokazuję, ale doceniam. Czym dłużej Cię słucham, tym widzisz, czasami intuicja nie myli z tym, że po 5 minutach do Ciebie napisałem z prośbą o wywiad, i czym dłużej Cię słucham, tym bardziej jestem zafascynowany Twoją osobą, naprawdę. Niesamowite, naprawdę. Pokażę jeszcze dla osób, które może nie są od nas od początku, filmik, o którym mówiłeś przed chwilą, a chodzi o ten filmik. No. 18 zawodów w całej Polsce, a w każdym z nich uśmiechnięty, młody człowiek. Naprawa telefonów to nie nasza jedyna pasja. Najbardziej fascynujesz nas ty, kiedy siedzisz po drugiej stronie stołu, jesteśmy twoim przyjacielem i szczerze chcemy ci pomóc. To jest fascynujące. Ja nie wiedziałem nic o tym, że ten film powstaje. Piotrek Puczkowski z Krakowa. Myślę, że on był pomysłodawcą. Namówił całą ekipę, żeby coś takiego zrobić. I ja zobaczyłem już efekt końcowy i po prostu to było. To są te momenty, kiedy dajesz wolność ludziom w organizacji. Dajesz im wolność wyboru, dajesz im wolność rozwoju, dajesz im wolność kreatywności, jakby upust ich kreatywności. Oczywiście wiem, że wielu zmotywowałem, żeby ta wolność się otworzyła, żeby pokazali to dziecko wewnętrzne, ale to są chyba te jedne z piękniejszych momentów, kiedy widzę, że nasi ludzie korzystają z tej wolności. Łukasz, teraz parę komentarzy tutaj, bo nie, jak widzisz, nie dodaję komentarzy, bo chciałem poczekać. Zaraz przejdziemy trochę teraz na temat firmy, pozostawiamy na boku. Teraz chciałbym trochę, już wiem, że dzisiejszy wywiad będzie troszkę dłuższy niż godzina, ale się cieszę bardzo. Zaraz przejdziemy do pytań trochę o rozwoju osobistym, trochę pytań prywatnych, jak będę mógł spytać, ale chciałbym przytoczyć parę. Tu są angielskie słówka, ja mam z angielskim problem, to może ty to przeczytasz? Pozytywny wizerunek, odpowiednie USP firmy, USP oraz odpowiedni customer service. Pierwsze sukcesy firmy gwarantowane. Łukasz Dęgiński, customer service journey. Świetnie macie opracowane, miło posłuchać. Dziękuję, Dominiko. A nie wiem, co to jest USP firmy. Ja też nie wiem. USP. Daniel pisze, miło was się ogląda. To Daniel Piotr jest pisze. Od nas, to jest mój partner. A, unikalna cecha oferty, okej, okay. USP. To Piotr pisze, jakby ciepłe pozdrowienia. To Piotruś, który właśnie nagrał film. Ryszard unikalna... Czekaj, bo tu jeszcze troszkę więcej. Wypowiem się jako klient. Biorą pełną odpowiedzialność za swoją pracę, co dzisiaj niestety rzadko się zdarza. Dziękujemy, Ryszard. Dorota napisała, słucham i jestem zafascynowana podejściem. Emanujesz tą swoją pasję do tego, co robisz, tak, że pomyślałam, fajnie byłoby zmienić telefon na iPhone tylko dla takiego serwisu. Mega. Zapraszam Pani Doroto. I Dorota jeszcze dopisuje, a poza tym jesteś niesamowitą osobowością. Dziękuję, bardzo mi miło. Jednak widzowie potwierdzają to moje przeczucie. Przejdźmy teraz może trochę, bo wiem, zresztą już to mówiłeś tutaj parę razy, jak ważny jest dla ciebie rozwój osobisty. Jak bardzo pomógł rozwój osobisty właśnie tobie w biznesie? Jak bardzo pomógł mi. Myślę, że rozwój osobisty jest niezwykle ważnym aspektem. Cały czas motywuje wszystkich naszych ludzi do czytania książek. Kolejny raz wrócę do Ryszarda Chmury. Ja go znam od liceum, gdzie był DJ-em takim na imprezach szkolnych. I to był chłopak, którym zerwałem kontakt na 3 lata. Nagle on mówi po 3 latach, jak będziesz w Krakowie, wpadnij do mojego nowego biura. Ja wchodzę, a to jest 1000 metrów biuro, 130 pracowników. Chłopak młodszy ode mnie i mówię, Ryszard, jak ty to zrobiłeś? Książki, książki, jeszcze raz książki. I to jest fascynujące, że tak powiem, on mi dał taką motywację, że można
Można bardzo dużo, gdy się rozwijamy, gdy czytamy. Staram się czytać jak najwięcej i myślę, że to jest unikalne w tym, co robię, że większość ludzi, którym ja przekazuję jakąś książkę, stawia tą książkę pod kątem znaków zapytania i pod kątem braku wiary, że to może działać, a ja zawsze z tą taką, o której mówiłem wcześniej, dziecinną wrażliwością zakładam, że ta książka mi pomoże i zakładam, że ta książka jest czymś dobrym i zakładam, że osoba, która napisała tą książkę, ma dobre intencje i chciała faktycznie mi pomóc. I widzę, że gdy mam takie podejście, faktycznie mi ta książka pomaga. A większość osób ma podejście na zasadzie, a to do mojej sytuacji życiowej ciężko odnieść, do moich warunków ten, pytanie, gdzie on zaczął, jak on zaczął i tak dalej. Zawsze mają masę wymówek, żeby wytłumaczyć sobie, że to nie będzie działać u niego. A ja zawsze staram się dopasować tą sytuację z książki do moich realiów i coś z tego wyciągnąć, ale przede wszystkim nastawienie i wiara, że faktycznie ta książka mi pomoże. Taka, tak jak mówię, dziecięca wrażliwość, dziecięca naiwność, że to zadziała. Łukasz, mówiliśmy o rekrutacji, mówiliśmy o delegowaniu, o różnych aspektach, a który właśnie taki aspekt rozwoju osobistego jest dla ciebie jeszcze niezwykle ważny? Aspekt rozwoju osobistego. Ja zawsze też mówię moim ludziom, pamiętajcie, że wasz organizm to nie jest kubeł śmieci. Wy musicie dbać o siebie holistycznie, bo co z tego, że osiągniecie sukces na jednej płaszczyźnie? Gdzieś kiedyś przeczytałem, żeby człowiek był szczęśliwy, musi dbać o 50 różnych aspektów. I sukces finansowy to jest tylko jeden z nich. A jest jeszcze 49 innych aspektów, tak? I dla mnie bardzo ważny jest ten aspekt zdrowotny. Staram się zdrowo odżywiać, staram się pić dużo wody, staram się suplementować codziennie, praktycznie biorę magnez. Codziennie na przykład spożywam łyżkę oleju lnianego. I staram się też zarażać tym swoich ludzi, żeby zrozumieli, że ja dzisiaj mam 37 lat. I założyłem wzbitą szybkę w wieku 30 lat. Oni mają 20, 22, 23, 24. I oni dzisiaj są na swojej drodze. I myślę, że do 30 osiągną o wiele więcej niż ja osiągnąłem. To jest dla mnie w ogóle, przepraszam, coś fascynującego. Ale co z tego, jeżeli nie będą potrafili się tym cieszyć, bo ich zdrowie nie będzie temu pozwalać. Więc myślę, że trzeba zawsze spoglądać na rozwój osobisty holistycznie i też nie jestem jakby zwolennikiem przesadzania w jakimkolwiek aspekcie, ani zdrowotnym, ani właśnie żywieniowym, ani sportowym, bo jest wiele osób, które gdy zaczynają chodzić na siłownię, to rzucają się w ten wir siłowni na wiele, wiele, że tak powiem, na kilka miesięcy, wykańczają swój organizm, a potem regenerują się przez kolejne pół roku. Ja uważam, że lepiej pójść 2 razy w tygodniu, nie wiem, raz na basen, raz na rower, ale być tym konsekwentnym przez lata, niż że tak powiem, zrobić coś przez 2 miesiące, a potem odpuścić. Więc myślę, że na pewno to zdrowie. Często tu przytaczałeś tego swojego kolegę. Też mówiłeś o Brianie Tracy. Czy masz jeszcze jakichś innych mentorów, do których często powracasz? Na pewno Steve Jobs to jest mój mentor, chociaż też nie zgodzę się na pewno ze wszystkimi jego pomysłami na życie, ale często gdzieś tam w myślach do niego wracam. A książka, mogę powiedzieć o książce, która zmieniła moje życie, to jest Mit Przedsiębiorczości Michael E. Gerber, chyba tak to się mówi, którą przeczytałem 10 razy. To jest dla mnie najważniejsza książka biznesowa, którą każdy powinien przeczytać. Teraz ta książka Doświadczenie Apple, którą, co jest fascynujące, dostałem dopiero swoje ręce dziś, nawet nie wiedziałem, że istnieje. I myślę, że to będzie moja druga Biblia. Będzie mi pomagać przekazać to, co czuję dalej. Też jej Konkretne jest, nazwisko. właśnie ją szukam. Okej, okay. Właśnie ciężko ją kupić.
Po angielsku łatwiej, ale po polsku znalazłem jedną na Allegro i to za 140 zł, co ciekawe. Nie ma jej, nie ma jej. Konkretne osoby. Wiesz co, nie chcę jakby mówić o konkretnych osobach, bo każda ma coś, w czym niekoniecznie się zgadzam. Ja się zgadzam z poszczególnymi zachowaniami, z poszczególnymi zdaniami. I o, Gary Vaynerchuk jest taki facet z Białorusi, który jest bardzo mocny, jeśli chodzi o social media i w ogóle obecność swoją, też gdzieś tam ma aspekty. Ja wierzę, że firma jest dobra, firma jest fajna wtedy, kiedy cały czas ma duszę. A widzę, że wiele tych osób zagalopowało się w tym rozwoju i gdzieś tą duszę po drodze zgubili, bo ten cel finansowy był na pierwszym miejscu. Chciałbym nigdy tego nie zgubić. No, ja już książkę znalazłem w niemieckim Amazonie, jest do kupienia. I Po ma. polsku? Nie, nie, po Czy po niemiecku. niemiecku? Po Po niemiecku, niemiecku. okej. Polecam. Łukasz, osobiście jestem fanem Złotej Godziny i Miracle Morning. Czy masz jakieś rytuały, które pomagają ci w pokonywaniu codziennych obowiązków? Wiesz co? Nie mam żadnych takich szczególnych rytuałów, ale ostatnio zacząłem ćwiczenia oddechowe Wima Hofa. Są takie trzy rundy szybkich wdechów i wydechów. Pomiędzy nimi wstrzymujesz, że tak powiem, wypuszczone powietrze, wstrzymujesz oddech. Widzę, że to jest fajne, jeśli chodzi o radzenie sobie ze stresem. Na pewno to pomaga. Więc myślę, że nie codziennie, ale 2-3 razy w tygodniu zawsze to ze mną jest. Że tak powiem, mam za dużo tych emocji, bo co ciekawe, pozytywne emocje też mogą być. Kiedyś w ogóle o tym nie myślałem, nie przypuszczałem, że tak może być, ale pozytywne emocje też mogą w pewnym momencie ich limit zostać przekroczony. Więc kocham właśnie obecność w naturze. Mieszkam na szczęście przy pięknym rezerwacie przyrody, więc staram się jak najczęściej w nim bywać, więc to jest na pewno mój rytuał, takie odcięcie się totalne. Te słuchawki mi bardzo dużo pomagają, bo dzięki nim nie słyszę, one mają ten właśnie ANC, czyli aktywną redukcję hałasu. Dzięki nim skupiam się na jakiejś relaksacyjnej muzyce albo na jakiejś hipnozie, takie lekkie z YouTube'a i też mi to bardzo pomaga, więc może to są jakieś takie rytuały, które gdzieś tam mi pomagają w wróceniu do tej równowagi. O. Masz taki kojący głos. Ty powinieneś założyć swój własny podcast. Bo jestem w 100% pewny, że ludzie z przyjemnością by cię słuchali. No. Wiesz co, Fajnie ja mam. kojący. Znowu ci przerwałem, przepraszam. Ja mam coś takiego w sobie, że jeżeli miałbym to robić co tydzień i miałbym być konkretnie o tej godzinie, a to nie byłbym dzień takiej mojej energetycznego wybuchu, nie czułbym się dobrze. I przypuszczam, żebym szybko zaprzestał. Też wolę rozmawiać z ludźmi moimi w momentach, kiedy ta energia jest na wyższym poziomie, po prostu. I dzisiaj, powiem szczerze, jestem na najniższym poziomie energetycznym możliwym od dawna, ale ty mi go podnosisz, także dziękuję. I te miłe komentarze. Łukasz, a cztery pytania takie trochę może prywatne zadać, jak będziesz chciał odpowiesz. Czym kierujesz się w życiu prywatnie? Rozsądkiem, uczuciami czy intuicją? Rozsądkiem, uczuciami czy intuicją? Myślę, że mieszanką tych wszystkich aspektów. Intuicja jest bardzo ważna i gdy jesteśmy głusi na intuicję, niejednokrotnie popełniamy złe decyzje. Rozsądek, myślę 30-30-30%, jakby wszystko po 1/3. Przede wszystkim myślę, że kieruję się sercem i kieruję się tym, żeby po danym wydarzeniu, na przykład dzisiaj, gdy skończymy tego live'a, ja zadam sobie pytanie, czy jestem szczęśliwy po tym wydarzeniu. Jeżeli
poczuję taką wewnętrzną, prawdziwą radość z tego wydarzenia, z tego, w tym przypadku live'a, to znaczy, że to było dobre i wiem, że można to powtórzyć kiedyś w przyszłości, tak? A jeżeli coś mi przekazuje informację, ta właśnie intuicja, ta podświadomość, to serce, że coś jest nie tak, no to staram się nie iść w tym kierunku. Tak samo jest z doborem ludzi. Bardzo dużo wykorzystuję serca i intuicji podczas rekrutacji właśnie. Cały czas powracamy do tego jednego tematu, niesamowite. Łukasz, czy zastanawiasz się nad przyszłością? Czy dużo myślisz o tym, gdzie widzisz siebie może za 5, 10 lat? Wiesz co, staram się żyć dzisiejszym dniem. Staram się cieszyć tym, co jest dzisiaj. Oczywiście spoglądam w przyszłość, planuję, ale nie po to, żeby szukać tam szczęścia. Ja jestem szczęśliwy tu i teraz, żyję tu i teraz i dzisiaj jestem szczęśliwy, ale plany są piękne i na pewno, że tak powiem, będą spełniane. Tak jak już wcześniej mówiłem, plany na 100 salonów zbitej szybki. Plany, żeby ta wizja, zmiana oblicza serwisowego w Polsce podążała dalej do kolejnych uszu, do kolejnych oczu, do kolejnych serc przede wszystkim. Powiem Ci szczerze, ja kochałem podróżować. Tak jak napisałem, ponad 50 krajów odwiedziłem. Też jest duża zasługa mojego taty w tym, bo do 12 roku życia już kilkanaście krajów odwiedziłem z nim. I on też mnie rozkochał w podróżowaniu. I to niekoniecznie takim podróżowaniu stricte, gdzie jesteś w pięknym hotelu i leżysz na leżaczku, chociaż wiem, że takie rzeczy też są mi potrzebne i to robię, ale w takim podróżowaniu, gdzie widziałem skrajną biedę, gdzie widziałem różne tragedie ludzkie, gdzie widziałem wojnę w Jugosławii i tak dalej, to wszystko dało mi bardzo dużo wartości, ale to spełnienie dzisiejsze sprawia i na pewno syn, bo mam cudownego 2-letniego syna, który jest moją ogromną miłością, sprawia, że kiedyś ja szukałem tego szczęścia gdzieś na drugim końcu świata. Myślałem, że tam je znajdę, a teraz zrozumiałem, że to szczęście jest tu w środku i nieważne, czy jesteśmy w Polsce, czy w Meksyku, czy w Nepalu, to jeżeli będziemy szczęśliwi z tym, co mamy i w tym miejscu, w którym jesteśmy, to będziemy szczęśliwi po prostu wszędzie, więc jakby, nie wiem, mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie. Chyba, jesteś coś jeszcze. Będzie szczęśliwy? Tak, bardzo. Bardzo. Jestem szczęśliwy, spełniony. Czuję to w każdej komórce mojego ciała. Oczywiście nie ma, że tak powiem, zawsze 100% klarownych sytuacji i nie ma problemów. Jakby problemy są, myślę, że to szczęście też wynika stąd, że nauczyłem się, większość ludzi dąży do stabilizacji w życiu, dąży do unikania problemów, a ja staram się, robię wszystko, żeby w momencie, gdy mam problem, to mierzyć się z nim na początek. I jakby sytuacje kryzysowe, problemy, to jest coś, co jest naszą naturalną częścią naszego życia. I w momencie, gdy my będziemy ich unikać, to będziemy tak naprawdę, w mojej ocenie, oszukiwać samego siebie. A im szybciej zrozumiemy, że stanowią naturalną część naszego życia i nauczymy się prosperować w sytuacjach kryzysowych, tym szybciej w mojej ocenie będziemy szczęśliwi, więc to nie jest tak, że ja jestem szczęśliwy i nie mam problemów. Każdy ma problemy. Każdy ma jakieś wyzwania. Ale po prostu wiem, że te problemy są po coś, wiem, że te wyzwania są po coś i wiem, że to jest naturalny składnik życia. I myślę, że to jest jeden z sekretów, dlaczego czuję się jako spełniona osoba i myślę, że znam masę osób, które finansowo są o wiele dalej niż ja. Ale ja spoglądam na to życie holistycznie i staram się nie być najlepszy we wszystkim. Staram się w wielu aspektach wyłapać tak zwaną średnią.
Tak samo zbita szybka. Zbita szybka nie jest najlepsza we wszystkim, bo jakość to jest proces. Zbita szybka po prostu opiera, jeżeli zbitą szybkę porównamy do budowli, to jest oparta na wielu filarach. A większość firm opiera swoje działania na trzech, czterech filarach. Ja myślę, że my opieramy na 30, ale w tych trzech, czterech filarach oni są naprawdę świetni. A my, powiedzmy, mamy ocenę dostateczną albo dobrą, ale z wielu różnych aspektów. I uważam, że to jest lepszy aspekt. Tak samo, jeżeli się możemy odnieść do nauki języków. Kiedyś przeczytałem takie mądre zdanie w książce. Co jest lepsze? Uczyć się 15 lat jakiegoś języka i mówić nim tak jak mieszkaniec tego kraju, czy przez ten czas nauczyć się 5 języków na 30-40%? Myślę, że ta opcja druga jest o wiele lepsza, bo nasze horyzonty są wtedy o wiele szersze. A gdy sfokusujemy się na jednej sprawie i chcemy być perfekcyjni w tym konkretnym aspekcie, to nigdy po pierwsze nie zaznamy szczęścia, a po drugie będziemy świadomi tylko w tym jednym poszczególnym aspekcie. Przykładowo, ja mówię po hiszpańsku, myślę na takim poziomie średnim, może dobrym, bym powiedział, ale to jest wystarczające. To jest wystarczające, żeby w moich potrzebach, żeby spełnić moje potrzeby komunikacyjne, a w konsekwencji dalsza nauka sprawiłaby, żebym czuł się niekomfortowo z tym, bo nigdy bym tego nie wykorzystał. Staram się być w życiu skuteczny i efektywny, a więc jakby uczenia się, żeby nakarmić ego, nie jest mi potrzebne. Okay. I w takim kierunku. I tak samo firma, która jest oparta na 30 aspektach, na 30 filarach, w mojej ocenie szybciej się rozwija i dalej zajdzie. Łukasz, tak parę razy już zaznaczyłeś te twoje holistyczne podejście. Nie wiem, czy mogę spytać, kiedy się to u ciebie wzięło? Coś miałeś, jakieś przeżycie życiowe, że tak podchodzisz teraz do życia? Czy coś? Wiesz co, to jest kolejna kwestia następująca, że większość ludzi, ja uważam, że oczywiście tak jak w twoim przypadku, wpłynęło na ciebie ta sytuacja kryzysowa zdrowotna, to ja uważam, że na błędach uczą się ludzie, którzy chcą się na nich uczyć, którzy są na tyle świadomi, żeby z nich wyciągać wnioski. I wiele osób czeka na ten jeden moment, na tą jedną osobę, na ten jeden aspekt, który zmieni ich totalnie życie. Ale ja ich troszkę porównuję do grających w lotto. Osoba, która raz wygra w lotto, nawet milion, nie wiem, euro, nadal nie jest przedsiębiorcą, nadal nie wie, jak zarabiać pieniądze. Ona najpewniej wcześniej czy później te pieniądze straci. Może nie każda, ale wiele z nich. I nie będzie wiedziała, jak to zrobić ponownie. I myślę, że u mnie też nie było tak, że jedna rzecz zmieniła diametralnie moje życie. Myślę, że to jest tak, jak Steve Jobs mówił w słynnym wywiadzie na Stanford, bardzo polecam go, że to jest connecting the dots, czyli łączenie kropek. Tych kropek przez całe życie jest wiele, ale myślę, że ciekawość życia na pewno jest w tym wszystkim potrzebna i chęć zmiany. Ja mam nieustanną chęć zmiany, nieustanną chęć rozwoju, nieustającą chęć pogłębiania mojej świadomości. I nie jest moją główną motywacją zarabianie większej ilości pieniędzy, tylko moją główną motywacją jest to, żeby być szczęśliwym, świadomym, spełnionym człowiekiem, po prostu. Niesamowite. Łukasz, jestem podekscytowany, dlatego tak. Powiedziałeś, że odwiedziłeś ponad 50 krajów. Czy miałeś już jakieś okazje nauczyć się czegoś od tych ludzi tam mieszkających? Coś, co na ciebie tak wpłynęło, że... Ja myślę, że jestem mieszanką
zlepkiem tych wszystkich ludzi, których spotkałem przez całe życie. Od każdej pojedynczej osoby czegoś się nauczyłem i nie byłbym dzisiaj tą osobą, nie byłbym sobą, gdybym nie spotkał tych wszystkich osób. I to kolejny raz wracamy do aspektu, czy jakaś jedna osoba zmieniła moje życie diametralnie. Myślę, że nie, ale na pewno to może nie była podróż daleka, bo to było w Trójmieście, ale Rafał Brzoska, który, to jest fajna historia. Na początku mojej drogi, też przez Ryszarda poznałem Rafała Brzoskę. Nie wiem, czy kojarzy, kto to jest. To jest w ogóle, jak się okazuje, w tym momencie siódmy najbogatszy Polak. Tak się, że tak powiem, konsekwencja jego życia tak go obdarowała, ale no, to jest cholernie konsekwentna i skuteczna osoba. I Ryszard Chmura poznał mnie z Rafałem, a potem studenci z Trójmiasta zapytali mnie, to był 2014 rok, czyli początek Zbitej Szybki totalny, gdzie ja byłem infolinią, gdzie byłem wszystkim. Zapytali mnie studenci z Gdańska, Marcin z kolegami, czy nie skontaktował się bym z Rafałem Brzoską, bo widzą, że mam go znajomych na Facebooku i czy nie zapytałbym go, czy nie dotarłby do Gdańska na taki wykład po prostu dla studentów. Bo po pół roku próbują się skontaktować, no i niestety im to nie idzie. Ja napisałem, Rafciu, czy jest opcja, żebyś dotarł? Nie trwało to minutę, mówi, tak, jasne, to jest kontakt do mojej asystentki, będzie okazja, żeby się spotkać. Ja mówię, wow, po prostu coś niewyobrażalnego. Wtedy to był 70. najbogatszy Polak według Forbesa i on mi odpisał po minucie i mówi, że ten, jak ja pokazałem tam tym chłopakom, to oni wszyscy po prostu pospadali z krzeseł. No i zorganizowali jakiś tam taki fajną limuzynę, taki sport, samochód, jakiś Lexus czy coś taki dłuższy. Odebraliśmy Rafała o 7 rano z lotniska i ja byłem takim, że tak powiem, jego przybocznym. O, siedziałem, on tam z boku rozmawia przez telefon, załatwia, można przeczytać o tym w internecie, finansowanie z funduszu PineBridge na 100 milionów euro. Ja siedzę obok i odbieram telefony i umawiam wizyty w salonach Zbitej Szybki. A wtedy Rafał Brzoska robi miód, pauzuje tamtą rozmowę, bo akurat słucha i mówi: Łuki, ile ty już tam umówiłeś tych spotkań dzisiaj? Ja mówię: No, sześć w tym momencie. A on: Jesteś przechujem. Po prostu. I taka osoba, on mnie wtedy obdarzył taką wiarą wewnętrzną, taką wiarą w siebie, w moje możliwości, że to mi zostało do dziś, więc jakby. On na pewno bardzo dużo się przyczynił do tego, że Zbita Szybka istnieje i że tak się rozwija. Niesamowite. No. Takie ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do szybkiej rundy. Jakie cechy charakteru cenisz sobie u ludzi najbardziej? Uprzejmość na pewno. Szczerość, prawdziwość. Uśmiech na twarzy, szczery, prawdziwy uśmiech. To cenię najbardziej w ludziach, bo uważam, że nie ma ani jednej osoby na świecie, która widzi ten świat takim, jakim on jest naprawdę. Każdy ma pewną zafałszowaną wizję świata. I to my decydujemy, jak chcemy spoglądać na ten świat, w jakich barwach go widzieć. Ja zdecydowałem, że chcę widzieć w tych dobrych barwach, mimo różnych sytuacji w moim życiu, mimo straty taty, mimo innych różnych wydarzeń, to chcę spoglądać na ten świat w sposób, można powiedzieć, ubarwiony tym wrażliwym, naiwnym dzieckiem. Gdy spotykam takie osoby, to najbardziej w nich cenię. Terapeutka mi to wytłumaczyła, że gdy człowiek się rodzi, każdy jest takim naiwnym, szczęśliwym dzieckiem, ale potem dostaje różne ciosy od życia i zamyka się za różnymi maskami w różnych skrzyniach. I najbardziej cenię ludzi, którzy potrafili te maski zrzucić, potrafili te skrzynie zniszczyć i cały czas mogę skontaktować się z ich wewnętrznym dzieckiem. To jest dla mnie najbardziej fascynujące w ludziach, bo ludzie, tobie też to czuję i to jest piękne. Ty
Kurczę, cały czas emanuje od ciebie to właśnie wewnętrzne dziecko i dlatego też tak nam się fajnie rozmawiało. A no, i to jest chyba to. Piękne słowa powiedziałeś. Znaczy nie to na końcu, tylko tą całość. Piękne słowa. Na końcu też. Łukasz, przechodzimy do szybkiej rundy. To są pytania, które zadaję wszystkim moim gościom. Zadam ci sześć pytań. Odpowiedz proszę jednym słowem najlepiej albo króciutkim zdaniem. Jesteś gotowy? Nie wiem, czy można być na to gotowym, ale jestem. Pierwsze pytanie. Jaką książkę czytasz w chwili obecnej i czy jest ona godna polecenia? Doświadczenie Apple. Czy jest godna polecenia? Myślę, że każdy powinien przeczytać. Myślę, że każdy, kto twardo stąpa po ziemi, kto stracił kontakt z tym wewnętrznym dzieckiem, powinien ją przeczytać, bo jest bardzo dużo w niej o naiwności, bardzo dużo jest o duszy, o sercu, o emocjach, o tym, że warto wierzyć do końca w swoje marzenia. Więc doświadczenie Apple. No, czytam równolegle kilka książek. Czytam książkę Joanny Jędrzejczyk. Też polecam z całego serca. Czytam, kończę biografię Elona Muska. I gdy, że tak powiem, dowiaduję się o jego problemach, które miał podczas drogi budowania firmy Tesla czy SpaceX, to mi krzepi moje serce, bo nasze problemy to żadne problemy. Gdy je porównuję do problemów Ilona. Czytam też książkę Płotka. To jest książka, słucham tak naprawdę. Ja więcej książek słucham niż czytam. To jest książka odrzuconej przez Steve'a Jobsa córki. Chciałbym poznać jej wizję, jego osoby. Nie taką wyidealizowaną, jak świat widzi, bo wiem, że też był człowiekiem po prostu. Oprócz tego, że był wizjonerem i że był człowiekiem, który dokonał pewnego przełomu, nadal był tylko też człowiekiem. Ja też jestem człowiekiem i na pewno dużo refleksji ta książka przyniesie. Twoja najcenniejsza rada, jaką otrzymałeś na swojej drodze do sukcesu? Moja najcenniejsza rada. Rzeczy trwają dłużej niż na początku ci się wydaje? Które z Gary V. Gary V. twoich? Proszę. Następne pytanie. Która z twoich najmocniejszych cech charakteru pomogła tobie jako przedsiębiorcy? Myślę, że szacunek dla autorytetów. A która najsłabsza cecha blokowała lub zgoła szkodziła tobie w życiu zawodowym? Energiczny temperament. Czy masz jakiś swój ulubiony cytat? Mam kilka. Może być kilka? Może być. Z pierwszy. Skuteczność jest miarą prawdy. Kto w życiu nie jest skuteczny, tego prawda jest przeterminowana. Walkiewicz. Konsekwencja jest miarą prawdy. To jest ewolucja tego pierwszego zdania. Malkontenci nie odnajdują się nigdzie. To jest fascynujące, że rozmawiam podczas rekrutacji danego dnia z 15 osobami. 14 mówi, że w Polsce jest beznadziejnie, a jedna mówi, że jest świetnie. Komu mam uwierzyć? Wierzę tej 15, bo tak również na to patrzę. A to jest dopiero początek. Czyli to jest zdanie, które przypomina mi, żeby nie mylić początku z końcem, żeby mieć cały czas pokorę w sobie. Jeszcze na pewno jest masa różnych, ale to są takie najważniejsze. Teraz mnie ciekawi Twoja odpowiedź. Jeżeli miałbyś możliwość porozmawiać z autorytetem wśród ludzi żyjących lub nie, kto by to był i o czym chciałbyś porozmawiać? Myślę, że oczywiście to byłby Steve Jobs. Chciałbym go poznać, mieć okazję z nim porozmawiać, aby poczuć jego pasję, aby poczuć tą więź emocjonalną, tą więź energetyczną z nim. Bo
mojej ocenie w Steve Jobsie nie było najważniejsze to, jak on się komunikował, jak on gestykulował, jak on prowadził firmę, tylko jaką miał energię. I chciałbym po prostu, tak jak taka pijawka, przyłączyć się do tej jego energii i troszkę sobie jej zabrać, ale myślę, że jeżeli by miał taką możliwość, to zadałbym mu setki pytań na pewno. Łukasz, ostatnie pytanie, które zawsze zadaję. Wyobraź sobie, dostajesz taką możliwość i spotykasz 18-letniego Łukasza i z tym dzisiejszym dotychczasowym doświadczeniem, jakie dałbyś mu 2-3 rady na przyszłość i co by to było? Na pewno powiedziałbym mu: słuchaj autorytetów, bo twój charakter będzie cię zamykał na te autorytety. I miałem przez długi czas. Dlaczego w wieku 30 lat dopiero powstała Zbita Szybka? Bo miałem trudności z akceptowaniem tego, co mówią autorytety, osoby, które coś osiągnęły. I jeżeli osoba osiągnęła coś w danej dziedzinie, to tak naprawdę wystarczy, że krok po kroku pójdzie za nim. W 1492 roku Krzysztof Kolumb, może nie jako pierwszy, ale odkrył Amerykę, bo podobno nie był pierwszy, ale odkrył Amerykę, i wysyłanie tych galeonów ponownie do tej Ameryki, żeby odkrywać ją, ma mały sens, więc ja miałem troszkę takich zachowań, że chciałem te galeony wysyłać ponownie i szukałem tej drogi bardzo mocno, a nie wiedziałem, że mogę ją znaleźć właśnie czytając dużo książek różnych, z różnych dziedzin, i wyciągnąć z tego jedną taką fajną wizję tego wszystkiego. Więc to, ja pamiętam, że w tamtym wieku szukałem takiego jednego mentora i powiedziałbym: Łukasz, to nie działa tak. Nie znajdziesz jednego mentora, który w 100% będzie ci odpowiadał. Bazuj na wielu osobach, na wielu osobach, które osiągnęły wiele w różnych dziedzinach, czy to w duchowych, emocjonalnych, czy zawodowych, i wyciągnij z tego jakąś taką średnią. A tak to bym powiedział mu: stary, idź tak jak szedłeś, bo jesteś w dobrym miejscu. Może w wieku 37 lat, ale to jest dopiero początek, i to jakby cały czas wierzę, że w głowie jestem 18-latkiem. A jeszcze teraz mam w ogóle coś fascynującego, co zapisałem sobie jako 30-latek, taką notatkę do siebie. To też wyszła ta moja dziecinna naiwność. Czy ja ją teraz znajdę? Cel na dekadę. O. Cel na dekadę 2013-2023. Sprzedałem sobie pewną wizję, że skoro przez tą dekadę byłem człowiekiem, który dbał o siebie, który uprawiał sport, który zdrowo się odżywiał. I niejednokrotnie, obserwując moich kolegów, gdzieś tam zdrowotnie czy moja kultura fizyczna była na wyższym poziomie. Tak sobie to tłumaczyłem ja. Daję sobie ponowną szansę, żeby cofnąć się do lat 20, czyli 10 lat wstecz, ale wykorzystać tą wiedzę, którą zdobyłem później. Ja sobie to wszystko tu zapisałem. Czuję się świetnie z racji faktu, że mam znowu lat 20, a jestem bogatszy o wszelkie doświadczenia, które zdobyłem przez ostatnią dekadę. Mogę przeżyć moje 20 lata ponownie i tym razem osiągnąć to wszystko, co sobie założyłem, jeszcze więcej. To było magiczne dla mnie, to było naiwne, magiczne, piękne, ale uważam, że dzięki temu planowi na dekadę zrobiłem to, co zrobiłem. Jestem w tym miejscu, w którym jestem. Jestem z tego dumny. I zapisałem sobie wtedy ten cytat taki piękny, który cały czas mi towarzyszy. Od dziecka ciągle maluję sobie w głowie światy. Są kreatywne, magiczne, czasem przerażające, ale zawsze wciągają mnie jak magnes. W tych zaskakujących rzeczywistościach wszystko, co aktualnie jest trudne i niemożliwe, wszystko, co aktualnie jest trudne i niemożliwe, staje się łatwe i osiągalne. W tych światach umiem rzeczy, jakich nie potrafię w tej chwili. Mówię do ludzi, jakich nawet nie znam. Przyjmuję nagrody, na jakie jeszcze nie zasłużyłem.
I nawet najbardziej nieprawdopodobne wydarzenia wydają się być tak oczywiste, że stają się jedynym wyborem. Po prostu z czasem przestaje odróżniać przyszłość od teraźniejszości. I to jest to, co czuję dzisiaj. Wtedy to, co się wydarzyło dzisiaj, to, co jest dzisiaj, jeśli chodzi o zbitą szybkę, o te 17, 18 salonów, o ten wspaniały team ludzi z piękną energią, to wszystko było w mojej głowie, to wszystko było w marzeniach. I wiem, że gdyby nie te wspaniałe osoby, które spotkałem po drodze, Piotr Tarka, Daniel Krzyżewski, Przemek Michoń i wiele, wiele innych osób, moja dziewczyna i wiele, wiele innych osób, wiem, że nie byłbym w tym miejscu, ale wiem, że nie byłbym w tym miejscu też dzięki, gdyby nie ja, gdyby nie to moje podejście, gdyby nie to zdanie, które sobie zapisałem, ten cytat i gdyby nie plan w głowie, ta wizja, że nie ktoś inny, tylko ja zmienię to oblicze serwisowe w Polsce. I to jest dopiero początek tej wizji. Ja będę dążył dalej, żeby tą wizję przenosić na rzeczywistość, ale cały czas ona będzie przyświecać. Wow, powiem tylko tyle. Bo nie wiem, nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem tak zafascynowany twoją osobą. Było to fakt, ostatnie pytanie, ale jeszcze Justyna tu zadała bardzo fajne pytanie. I jako ostatnie chciałbym je tutaj zadać. Jak, bo często o tym mówiłeś, jak nie utracić w sobie małego dziecka? Ja wierzę, że ta intuicja, to dziecko, ono cały czas jest w każdym. Jak nie utracić? Na pewno słuchać własnego głosu serca, a nie głosu ludzi z otoczenia, którzy nie wierzą w swoje wewnętrzne dziecko, więc jak mogą uwierzyć w twoje wewnętrzne dziecko? Więc jest to zdanie, jesteś średnią 5 osób, z którymi spędzasz czas. To jest bardzo ważne, żeby o to dbać, o tą higienę ludzi, z którymi spędzamy czas, z którymi się widujemy. Myślę, że na pewno terapia jest ważnym aspektem życia każdego człowieka. Przeczytałem ostatnio biografię Dirka Rossmana, założyciela sieci Rossman. On chodził na terapię 10 lat. Ja już chodziłem wtedy kilka miesięcy, gdy przeczytałem tę książkę, ale to mi tylko potwierdziło, że terapia bardzo często jest traktowana jako coś negatywnego, jako osoby powinny tam chodzić, które mają jakieś problemy ze sobą. A ja uważam zupełnie inaczej, bo każdy miał jakieś mocne przeżycia w swoim życiu i dzisiaj ten mózg może odreagowywać się w taki czy inny sposób, ale one tam są i warto je przepracować z kimś, kto ma wiedzę i świadomość na ten temat. Problem techniczny może być taki, że ta osoba, której pobierzemy te problemy, może się po prostu na tym nie znać, więc tutaj też trzeba znaleźć odpowiednią osobę i ja szukałem długo takiej odpowiedniej osoby, takiej odpowiedniej terapeutki. Jak jeszcze? Myślę, że to jest bardzo proste, zadawać sobie pytania takie do siebie, co sprawia, że jestem szczęśliwy, szczęśliwa, co sprawia, że się uśmiecham, co daje mi radość. My to wszystko wiemy, tylko po prostu myślę, że jakby to nie jest tak, że my tego dziecka nie mamy. My je mamy, tylko bardzo często je zagłuszamy. Jak nie utracić? Mimo sytuacji, że gdy dostajemy w dupę, gdy dostajemy takiego tak w twarz od życia, wierzyć, że to osoba, czy ta sytuacja, ta osoba przeważnie, która doprowadziła do tej sytuacji, ona tak naprawdę gdzieś tam w głębi serca sama nie jest szczęśliwa, więc nie robi tego do końca świadomie. No i się nie poddawać, no i nie poddawać się w tej wierze. No ja w to wierzę. Wiem, że nieraz zapłaciłem za to cenę i pewnie jeszcze raz zapłacę, ale ile mi to dało satysfakcji, ile mi to dało radości w życiu, to przeważa wszystko. Łukasz, dziękuję ci bardzo. Była to niesamowita rozmowa i
Nie wiem, jak te 1,5 godziny minęło. Planowaliśmy na godzinę. Ja bym dalej mógł cię słuchać i jak pozwolisz, chętnie z tobą jeszcze jedną rozmowę przeprowadzę, bo dajesz tyle wartości. Mnie dziwi, że się nie pokazujesz. Ty powinieneś być bardziej prezent. Ty masz tyle do powiedzenia, że powinieneś wyjść na świat bardziej. Przyjdzie na to czas. Ja wierzę, że gdy zbita szybka będzie sukcesem takim niepodważalnym dla większości, wtedy też gdzieś tam się ujawni bardziej może. Ale widzisz, takie spotkanie z tobą bardzo dużo mi też dało. To jest kolejne świetne doświadczenie, a najważniejsze w życiu jest, aby doświadczać. Więc dzisiaj doświadczałem z tobą, mimo tego, że tak jak mówię, ja przepraszam wszystkich za mój głos, ale wszyscy w domu jesteśmy chorzy. Ja kaszlę, ja mam w ogóle ból głowy. Nie mam gorączki, ale mam ból głowy. Mnie w ogóle w życiu nie boli głowa. Szczerze, nie mam czegoś takiego, że mnie boli głowa. Mnie dzisiaj wyjątkowo boli głowa. Więc ja myślę, że i tak ta moja energia jest na 20% tego, co jest na co dzień. No i co? Ja tobie, Darku, dziękuję. Bardzo fajna możliwość. Widzisz, to ty zobaczyłeś we mnie kogoś wyjątkowego. I tak naprawdę dzisiaj, widzisz, dzięki tobie mam okazję powiedzieć większej liczbie osób, większej rzeszy osób, co czuję, co myślę, i przekazać twarz naszej firmy, taką najbliższą temu, jaka jest faktycznie. Więc dziękuję ja tobie i dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj słuchali tej rozmowy i którzy będą słuchać. Dziękuję za wszystkie komentarze. Co? To jest dopiero początek. Aliny, jeszcze raz dziękuję ci w moim imieniu, w imieniu wszystkich widzów za tą fantastyczną rozmowę. I zakończmy słowami: miej serce i patrz w serce. Dziękujemy, Alina, dziękujemy wszystkim, że byliście z nami. Życzymy, jestem cały czas podekscytowany, życzymy wspaniałego wieczoru, jutro cudownego startu w nowy tydzień. Bądźcie wszyscy zdrowi i widzimy się w przyszłym tygodniu. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Dorota.